Witamy wszystkich bardzo serdecznie, Irena i Doli. I dzisiaj mamy wyjątkowe spotkanie, wyjątkowe nagranie, bo krok po kroku pokażemy, jak gotujemy jedzonko gotowane dla naszych szpiców miniaturowych. I właśnie już przechodzimy na kuchnię. Ja Doli puszczę. Tak gotuję, a jeszcze karmę, którą stosuję najczęściej dla moich piesków. I to właśnie bardzo dobra karma. Już możecie sobie zrobić screen i zapamiętać. Właśnie ona jest z jagnięciną. Zawiera minerały, witaminy, bez glutenu. Jest drobna, tak jak pokazywałam. Także zachęcam korzystać z tej karmy. Czyli sucha karma ma być dostępna cały czas u piesków. Kiedy będą chciały to mieć. I właśnie u mnie w dozowniku nacisnąć. Mercy tak często, oj tutaj od króliczka mamy. Mercy naciska. To też chce. Naciska i wydobywają tutaj tą suchą karmę, tak? Czyli suchą karmą jest tak. A co do jeszcze oprócz gotowanego jedzenia podajemy im bardzo dobrej jakości z firmy Allnutra. Dużo świeżego mięska tutaj właśnie z drobiem, też minerały, witaminy. Nie ma szkodliwych składników. Tutaj na przykład do drobiu jeszcze dodane serce i wątróbka. No i też podajemy taką karmę. Taką karmę można właśnie kupić w Aldzie. A teraz moje kochanie już pokazuję Wam. Mięsko, które nazywa się chrząstki z indyka. Wyciągam z zamrażarki. Właśnie to tak wygląda, widzicie? Taka porcja na wszystkich naszych czterech piesków. To jest zamrożone chrząstki z indyka, tak? I rzucam do wody. Gotuje się woda. Trochę jeszcze dodam wodę, widzicie? I stawimy, żeby to mięsko ugotowało się. Tak. Do mięsa musimy dodać marchewkę. Zobaczcie. Kroimy w taki sposób, można nawet drobniej pokroić marchewkę. Do tego jedzonka. I już jak mięso zacznie gotować się, no jeszcze to jeszcze nie gotuje się, to tak dodajemy marchewkę. Ale tymczasem pokażę Wam, z jakimi kaszami można to robić. I proszę, to jest ryż. Najbardziej ulubiona kasza naszych piesków, ryż. I właśnie bierzemy taką saszetkę. Ta saszetka powiększy się oczywiście rozmiarowo, ryż powiększy się i wystarczy nam na czterech pieska. Bardzo dobrze też kasza bułgur, kuskus też sprawdza się bardzo dobrze. Kuskus w ogóle bardzo szybko gotować. I oczywiście również płatki owsiane. Płatki owsiane są z pewnego ziarna. I tutaj drobne płatki owsiane dla nich. Nie takie większe, a tylko drobne. Patrzymy. Już za chwilę nam ugotują się chrząstki z indyka i będziemy dalej pokazywać. O, widzicie, już woda się gotuje. Zmniejszamy, dodajemy marchewkę. Tak? Zobaczcie, tutaj wyciągnięte już mięsko, które gotowało się 15 minut, trochę tutaj marchewki nam. I tutaj mamy rosół, w którym odrobinkę jest soli himalajskiej, tak? I do tego rosołu teraz będziemy dodawać wybraną kaszę. No i teraz, żeby szybciej pokażę Wam z płatki owsiane, dodajemy tutaj mniejsze. I to właśnie drobne płatki owsiane. Trzeba pomieszać. Tak, żeby to było bardziej takie gęste oczywiście. Tak. No to już widzę, że to będzie na kilka razy, bo za dużo tutaj tego rosołu.
właśnie, już nasza kasza owsiana jest gotowa. Na rosole z chrząstek z indyka, z marchewką, widzicie to? Wyłączamy, prawda? Tak. I tutaj mamy mięsko. I już możemy gotować, już podawać pieskom takie jedzonko. Zobaczcie, daję taką porcję, to będzie dla, na przykład dla mersuszy. Tyle wystarczy, takie dwie łyżki. I biorę mięsko i kroję takimi drobnymi kawałkami. To już to gotowane mięsko, ale nie przygotowane, żeby nie było takie mocno wygotowane, wiecie, żeby to było takie, żeby te wszystkie witaminy, widzicie, nawet delikatnie takie różowe to mięsko, wtedy korzystniejsze, wartościowsze dla pieska. I obcinam tutaj mięsko z tej chrząsteczki, a ta chrząsteczka to jest super prezent dla piesków. Słuchajcie, teraz zrobimy dla wszystkich naszych piesków takie prezenciki, bo bardzo lubią to. I już widzicie, tutaj stoi u mnie olej z lnu. Troszeczkę dodamy oleju z lnu, bo to bardzo dobre dla szersi, tak? Zobaczcie, obcięłam dwie takie chrząstki. Tutaj mamy kawałki mięsa bez chrząstki. I wymieszamy to. Wymieszamy. I dodamy troszeczkę oleju z lna. Odrobinkę. O tak. To gdzieś tak pół łyżeczki z herbaty. Olej z lnu jest bardzo dobry dla szerszy. Widzicie, szykuję 4 porcje, właśnie nam tutaj już dobiega końca, a w tej chwili Wam powiem, że takie jedzonko dorosły piesek musi mieć 2 razy dziennie, rano i wieczorem maksymalnie. I sucha karma cały czas dostępna, oczywiście z wodą. I zobaczcie, tutaj już mam te chrząsteczki przygotowane, to będą jako prezenty. W tej porcji mam, dodaję tutaj odrobinkę oleju z lnu. Odrobineczkę wszystkim. Mieszam. I już będziemy podawać jedzonko. A żeby zobaczyliście, jakie to fajne, te chrząsteczki, jak oni lubią, proszę, Marsiusza, służyć. Doli, doli, tańczyć. Super. Busia, Marsiusza, masz to chrząsteczki, które mogą sobie pogryźć. Głos. Dobrze. I jeszcze Busia. Tancować. No i to by było na tyle, moje kochane. Teraz już będą jedli. Dziękuję Wam bardzo. Przytulamy się. Jeżeli jakieś pytanie, to zadawajcie. Będziemy odpowiadać. Takie. Pa.